Hej, dzisiaj zapraszam na krótki unboxing i prezentację słuchawek firmy Beseus, model D02 Pro. Są to słuchawki bezprzewodowe, Bluetooth. Kupiłem je w Biedronce, cena 90 zł. Z tego co na szybko zobaczyłem, no to cena atrakcyjna. Akurat rozglądałem się za podobnymi słuchawkami. Mam nadzieję, że spełnią moje oczekiwania. Co możemy dowiedzieć się z pudełka? Napisane tutaj mamy 40 mm full range audio unit. Domyślam się, że chodzi o 40 mm przetworniki. Tutaj z boku mamy chyba prawdopodobnie informację, że w pudełku znajduje się przewód 3,5 mm, którym można połączyć słuchawki z komputerem, telefonem oraz kabel USB-C do ładowania słuchawek. Z drugiego boku mamy informację o 10-metrowym stabilnym połączeniu Bluetooth. Tutaj to nie wiem o co chodzi nawet. 304 Telescopic Rods Solid and Durable. Nie wiem o co chodzi. 40 godzin pracy na baterii i One for Two Smart Design. Też nie wiem o co chodziło producentowi. Z tyłu graficzki. Wiadomo, produkt chiński, jednak nie jest to typowa chińszczyzna, tylko trochę wyższa półka. Nic więcej tu nie widać. Pudełko zabezpieczone dwoma plombami. Przygotowałem nożyczki do otwarcia pudełka, ale widzę, że tutaj mamy takie specjalne skrzydełka, które pociągamy i mamy pudełko otwarte. Ok. Plomby rozpieczętowane, otwieramy pudełko. A co w pudełku? Pudełko na bok. Jakaś osłonka. W środku kartonik z instrukcją obsługi, nawet po polsku. Karta gwarancyjna. Tutaj mamy instrukcję obsługi, dane techniczne, o zasięg 10 metrów, czas czuwania 300 godzin, czas pracy 40 godzin, akumulator 450 mAh, czas ładowania 1,5 godziny i tyle. Zawartość słuchawki, przewód USB typ C, przewód mini jack 3,5 mm, instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna. Ok, to może się przyda. To na bok, a tu mamy słuchawki. To może słuchawki na koniec odłóżmy. Zobaczmy co tu jeszcze jest. O, no tak. Przewody. Przewód USB-C. Oraz przewód jack 3,5 mm. To na bok. Przewody też na bok. Otwieramy słuchaweczki. Na pierwszy rzut oka nie jest to jakaś typowa chińszczyzna. Elegancko tutaj słuchawki się ruszają, można też złożyć, łatwiejsze w transporcie. Zobaczymy ile to wytrzyma. Prawa słuchawka, lewa słuchawka, akurat dobrze złapałem. Powinny dobrze leżeć na głowie. Tutaj mamy, nie będzie widać, logo producenta. Srebrna. Takie obwódki, w miarę
miękkie to muszle, chociaż widziałem miękkie. Co tu mamy więcej? Przyciski od sterowania, następny, poprzedni utwór i play i pauza, włącznik przesuwany, tu prawdopodobnie jest mikrofon, wejście jack, wejście USB-C. Na drugiej słuchawce nic nie mam. No dobra, pora to jakoś sparować z telefonem. Zobaczymy, jak to działa. Doczytałem tutaj w instrukcji, że oprócz mikrofonu mamy jeszcze diodę powiadomień, która świeci na biało przez 1 sekundę w momencie włączenia usłuchawek. Nie świeci, gdy jest wyłączona. Miga na biało, gdy słuchawki są w trybie parowania. Białe światełko miga co 5 sekund, gdy słuchawki są w trybie czuwania. Migające czerwone światło oznacza niski stan baterii. Włączone czerwone światło, słuchawki są ładowane, a wyłączone czerwone światło, słuchawki są naładowane. Ok. Połączymy jakoś te słuchawki z telefonem. Włączmy słuchawki przesuwając. Tak. Słychać dźwięk ze słuchawek oraz dioda miga. Widzimy to dokładnie. Zapomniałem jeszcze pokazać, że słuchawki mają możliwość wydłużania i skracania tego połączenia. Gdyby nie było takiej funkcjonalności, to trochę by było dziwnie, ale na szczęście jest. Przesłuchałem kilka piosenek. Nie jestem jakimś ekspertem. Mam 3 pary słuchawek. Jedne to takie komputerowe, jedne pchełki od Xiaomi, takie dokanałowe. Te i jeszcze jakieś tam kiedyś były. I słuchawki mają podbity bas wyraźnie, jak to większość muzycznych słuchawek. Powiedziałbym nawet, że można usłyszeć więcej szczegółów niż na tych pchełkach od Xiaomi, no ale to raczej nic dziwnego, w ogóle inne przetworniki. Do komputerowych, które mają wyraźnie więcej basu, więc ludziom, którzy lubią słyszeć bas, nawet go poczuć w uszach, powinny się spodobać. Pierwsze wrażenia delikatnie cisną uszy. Te gąbeczki są takie twarde. Nie są takie jakieś mięciusie. Człowiek raczej będzie musiał się przyzwyczaić. Tak to są lekkie. Raczej za tą cenę myślę, że spoko. No to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego filmiku. Cześć!